kochani, witam Was na moim kanale, na moim vlogu dzisiejszym. Ten vlog to taki składany, bo wczoraj nagrałam Wam, jak robiłam obiad, a mianowicie robiłam makaron z sosem bolognese, bo byłam po wołowinę, jeżeli oglądaliście mój ze środy vlog właśnie. Ale wszystko się po prostu poprzewracało i wiecie, jak to czasami jest. Także dzisiaj jeszcze jemy właśnie tą pastę bolognese i tak właśnie ją zrobiłam. Widzicie, łatwy, prosty sposób na obiad, a jest bardzo lubiany przez moje dzieci i w ogóle ogólnie myślę, że to jest smaczny obiad na każdy dzień. Teraz wracając, ja właśnie mam chlebek czosnkowy w piekarniku, żebym go nie przypaliła. Zaczekajcie. Muszę na niego patrzeć i gotuję nowy makaron na dzisiaj. Także tak to wygląda. I dostaliśmy właśnie e-maile od Kacperka i Adasia ze szkoły o tym, co robią, żeby właśnie szkoły były bezpieczne i żeby coś takiego jak w Teksasie się nie stało. Nawet u Hani w szkole, w przedszkolu zrobili dzisiaj lockdown drill, czyli coś takiego w razie jakby ktoś wszedł do szkoły, to co dzieci musiałyby zrobić, żeby być bezpieczne. I zazwyczaj to tak wygląda, że wszystkie nauczycielki zamykają drzwi, zasłaniają okna, jeżeli są okna w drzwiach, i dzieci się chowają, jeżeli jest jakaś szafa czy łazienka w klasie, a jeżeli nie ma, to po prostu pod ścianą siadają cichutko i chowają się razem z nauczycielką. Czyli taki właśnie lockdown drill zrobili w przedszkolu. W takich czasach żyjemy, gdzie nawet takie maluszki muszą wiedzieć, co zrobić w razie czego, jakby ktoś wszedł do budynku, kto by miał grozić ich bezpieczeństwie. Także takie czasy. Właśnie, ja nakładam obiad i
i będziemy jeść obiadek. Tak, chciałam tylko po prostu wejść dzisiaj, powiedzieć Wam, że na pewno nasz cały kraj jest w szoku po tym, co się stało. Dużo ludzi to, wszyscy myślą, że bardzo to przeżywają. Nasz prezydent wyszedł już wczoraj i powiedział, dlaczego u nas się tak dzieje. Można znaleźć dużo powodów, dlaczego. Porównując Amerykę do innych krajów, on porównywał Amerykę do innych krajów i nie widział różnic, ale jednak są różnice w tym, jak Amerykanie ogólnie żyją, jak są wychowywani i co się tutaj dzieje, na przykład jeżeli chodzi o prawa na broń i jak łatwo można zakupić właśnie tą broń, ale nie tylko to, co jest robione w związku z tym, jeżeli są osoby chore, chore mentalnie i potrzebują pomocy, i właśnie często jest tak, że tej pomocy nie dostają, a żeby ją dostać, to jest bardzo trudno. Także dwa główne powody, co ja myślę, mają wpływ na to, czemu takie rzeczy się mogą dziać, ale jest jeszcze na pewno dużo innych. Dlatego ja na pewno na ten temat nie jestem ekspertem, nie będę się wypowiadała i Wam tłumaczyła. Wiem, że w Polsce to nie jest taki spotykane, jeżeli w ogóle coś takiego się dzieje, ale tutaj bardzo często się dzieje. Ostatnio było w Buffalo i to bardzo niedawno, może nie było tak nagłośnione to, i teraz właśnie w Teksasie. Nie wiem, czy lubicie takie filmy, gdzie właśnie o takich poważnych, poważniejszych na pewno sprawach się mówi, ale taki już jest. Także na tym będę kończyła. I dzięki, że jesteście na moim kanale, dzięki, że oglądaliście dzisiaj. Nie zapomnijcie zrobić łapki w górę. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, proszę subskrybujcie, bo to daje takiego fajnego kopa i wiem, że oglądacie i że zostajecie, i wtedy się na pewno więcej chce nagrywać i wrzucać tych filmików. Także do zobaczenia, może po weekendzie, i na razie, pa pa. A tak jeszcze szybko wygląda nasz obiadek dzisiaj. Jeszcze i chlebek czosnkowy. Się to wszystko prezentuje.